Chciałem Państwa przywitać na naszej dzisiejszej konferencji, która jest pierwszą z cyklu, który zatytułowaliśmy Wilki w owczej skórze o nadużyciach władzy duchowej we wspólnotach kościelnych. Dzisiejszą konferencję wygłosi pan dr Tomasz Terlikowski, filozof, publicysta. Bardzo dziękujemy, że pan przyjął to zaproszenie. I zanim powiem kilka słów, prowadząc tę konferencję, chciałem oddać głos naszemu gospodarzowi, przeorowi tego klasztoru, ojcu Szymonowi Popławskiemu. Tak bardzo serdecznie witam Państwa na naszym spotkaniu. Dziękuję za przybycie i też bardzo dziękuję panu Tomaszowi Terlikowskiemu za przyjęcie naszego zaproszenia, za obecność tutaj dzisiaj. Kiedy ojciec Radosław i ojciec Emil planowali serię wykładów, a zwłaszcza to dzisiejsze spotkanie, to nawet nie zdawali sobie sprawy, że ten nasz dzisiejszy wieczór przypadnie zaledwie na trzeci dzień od środy, kiedy to komisja pod kierownictwem pana redaktora Tomasza Terlikowskiego upublikowała raport. Jesteśmy zaledwie trzy dni od, mam nadzieję, ogromną mam nadzieję, bardzo przełomowego momentu dla naszego zakonu, dla Kościoła w Polsce. To nieustannie żyje w naszych umysłach, naszych emocjach. I też jestem przekonany, to jest moje osobiste przekonanie, że ta bliskość terminów tych dat, środy i dzisiejszej soboty, jest bardzo opatrznościowa, dlatego że po tych trzech dniach nikt z nas nie ma prawa dzisiaj powiedzieć, że jest to temat nieważny, że to jest temat, obok którego możemy przechodzić lekceważąco czy obojętnie, ponieważ tutaj, co wielokrotnie także było podkreślane w środę, a co musi naprawdę dotrzeć do, bardzo głęboko do naszych też umysłów, no chodzi o cierpienie bardzo konkretnych ludzi, którzy Kościołowi zaufali. A myślę, druga rzecz, my jako Dominikanie z całą naprawdę głęboką też pokorą, respektem, tak jak potrafimy dzisiaj, chcemy też w tym dziele uczestniczyć, wykorzystując te narzędzia, które już posiadamy, i takim narzędziem jest to, co się dzieje też przy naszym klasztorze od lat 90., a co też próbujemy, zwłaszcza teraz, reaktywować, odświeżać, odnawiać, to jest nasz ośrodek, nasze centrum informacji o nowych ruchach religijnych i sektach. Więc też bardzo dziękuję ojcu Emilowi, ojcu Radosławowi za zorganizowanie tego dzisiejszego spotkania. I jeszcze raz dziękuję Państwu za tę obecność i panu Tomaszowi Terlikowskiemu za przyjęcie zaproszenia. I oddam jeszcze głos ojcu Emilowi. Tak jak ojciec Szymon powiedział, nasze centrum działa od połowy lat 90. Pierwszy ośrodek powstał w Krakowie, później po nim kolejne ośrodki i wreszcie w 2019 roku to wszystko ewoluowało. Staliśmy się instytucją prowincji i od samego początku naszej działalności staramy się pomagać tym osobom, które do nas się zgłaszają, osobom poszkodowanym w różnych grupach destrukcyjnych, w różnych wspólnotach. Jednym z naszych wymiarów tej pracy pomocowej jest także taka działalność profilaktyczna, organizowanie różnych konferencji. Próbujemy docierać do różnych ludzi, mówić o problemie destrukcyjnych grup, także o tych grupach, które i tej destrukcji, która zdarza się w grupach kościelnych. Wiemy, że każda wspólnota jest czymś żywym, że również w naszych wspólnotach, tam gdzie są ludzie, zdarzają się nadużycia. Próbujemy te rzeczy nazywać, definiować, bo te definicje są potrzebne, ta wiedza o tym jest bardzo potrzebna, bo jest to narzędzie, które mamy po to, żeby wchodząc w różnego rodzaju grupy rozeznawać, żeby wiedzieć, w jaki sposób mamy działać i też widzieć, czy pewne grupy są zdrowe, czy zdarzają się w nich jakieś nadużycia, czy jakieś mechanizmy, które mogą być dla nas destrukcyjne. Czasami ludzie, którzy przychodzą do naszego ośrodka, pytają nas i proszą nas o to, żebyśmy dali im katalog sekt. Niektórzy mają takie myślenie, że te wszystkie grupy można spisać, można poukładać, nauczyć się ich na pamięć i wtedy z taką gotową wiedzą w głowie będziemy bezpieczni. Tak nie jest, bo grupa jest czymś żywym, grupa jest taką wspólnotą, w której zachodzą różne procesy, te grupy się zmieniają i w naszej pracy mamy takie doświadczenie grup, które w latach 90. były postrzegane jako grupy destrukcyjne przez społeczeństwo, przez to, że były różne artykuły o tych grupach, że była pewna presja społeczna. Te grupy się zmieniały. Dzisiaj jest wiele takich grup, które w latach 90.
działały destrukcyjnie pod wpływem tej presji, nacisku z zewnątrz, też mediów, dziennikarzy, te grupy zmieniły swoje działanie, więc jest taki moment, w którym te grupy zaczynają działać dobrze, zaczynają działać w taki bardziej zdrowy sposób, no ale mamy też dużo przykładów takich grup, które początkowo działały bardzo zdrowo, były zdrowymi grupami, ale te wszystkie mechanizmy w tych grupach jakoś tak narastały, że wreszcie stawały się grupami, w których ludzie doznawali krzywdy i też takimi grupami, które odłączały się od wspólnoty Kościoła. I to, co ważne w tworzeniu zdrowych wspólnot, to przede wszystkim poznawanie tych wszystkich procesów grupowych, dynamiki grupy, ale także w kontekście Kościoła katolickiego to poznawanie kryteriów eklezjalności, kiedy grupa jest grupą jeszcze mieszczącą się w ramach Kościoła, a kiedy dochodzi do wypaczenia też teologii, takiej manipulacji doktryną, manipulacji obrazem samego Pana Boga. Ten cykl konferencji, który Państwu zaproponowaliśmy, jest właśnie taką przestrzenią, w której będziemy mogli przyjrzeć się tym współczesnym zagrożeniom, tym, co dzieje się dzisiaj w Kościele, ale także będziemy chcieli przedstawić kryteria, które mogą być pomocne w kontakcie z grupami, do których trafiamy, tak aby móc wyłapywać te rzeczy, które są niepokojące, ale także ten pozytywny aspekt, który jest ważny, czyli ten moment budowania zdrowych wspólnot, bo za te wspólnoty, za wspólnotę Kościoła, za te wspólnoty, w których jesteśmy odpowiedzialni, jakby to, co się tam dzieje, jest także w naszych rękach. I także podczas tych konferencji będziemy poruszali temat istotny, czyli to, jak mamy rozwijać swoją zdrową religijność. To wszystko. Słowem wstępu głos przekazuję panu Tomaszowi. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Siłą rzeczy to się dzieje 3 dni po. Trudno w ogóle nie będzie mówić na temat też tego, co się wydarzyło. Ale ja zacznę od takiego lekkiego wprowadzenia. Rzecz jasna, moja perspektywa dzisiaj, po tym pół roku pracy nad pewnymi dokumentami, nad pewnymi wydarzeniami, jest perspektywą szczególnie surową. Ja sam należę do wspólnoty. To jest wspólnota typu charyzmatycznego, co gorsza, francuska. Mówiąc francuska, no, każdy, kto śledzi historię tego kościoła, w tej chwili wie, że we Francji też dzieją się różne niedobre rzeczy ze wspólnotami. I nawet kiedy idę na swoją wspólnotę, to czuję się momentami jak na dyskotece. To znaczy światełka ostrzegawcze, być może przesadne, zapalają się nieustająco. Cały czas zadaję sobie kolejne pytanie. Czy to jeszcze jest w porządku, czy już nie? I to nie jest nawet kwestia intelektu, bo mógłby to powiedzieć, wiele z rzeczy wiem, że jest kontrolowanych. To jest kwestia emocji. Stąd uprzedzam, moja dzisiejsza wypowiedź może być w pewnych miejscach przesadnie surowa, przesadnie emocjonalna, skorelowana z tym, co się wydarzyło i z tym, co zobaczyłem, czego doświadczyłem, co stało się udziałem komisji. Ale zupełnie świadomie zacznę od tej Francji, bo ona pewne rzeczy pokazuje. Tytuł całego cyklu to są wilki w owczej skórze. I to jest bardzo dobre określenie. Prawie się nie zdarza. Nie mówię, że nigdy, ale prawie się nie zdarza, żeby osoby, które dokonują nadużyć różnego rodzaju władzy, sumienia, finansów, także nadużyć seksualnych, to byli ludzie, którzy wyglądają jak ludzie nadużywający. Oni zawsze wyglądają, albo prawie zawsze, bo jak tak nie wyglądają, to są bezsilni. Wyglądają nie tylko jak owce, oni wyglądają jak święci. Oni są tak traktowani przez otoczenie. Oni są uważani przez całe rzesze ludzi, czasem także przez swoich przełożonych, czasem także przez tych, którzy ich kontrolują, za ludzi naprawdę świętych, naprawdę przyciągających innych i naprawdę wykonujących świetną robotę. My bardzo często, kiedy już wiemy, co się wydarzyło, patrzymy się na nich z perspektywy wilków. Już widzimy tylko tą wilczą naturę. Ale kiedy działo się to, co się działo, tego po prostu nie było widać. I wystarczy wymienić
kilka nazwisk, żeby sobie to uświadomić. Jean Vanier to nie był tylko twórca arki z perspektywy francuskiej. To nie był tylko twórca ruchu Wiara i Światło. To był najwybitniejszy katolicki intelektualista francuski. Tak był traktowany. Lider, autorytet, człowiek, o którym zaraz po jego śmierci, nawet papież Franciszek, przecież nie wiedząc, co się wydarzyło, mówił, no to jest święty z sąsiedztwa. Mamy pewność, że to jest święty. Pół roku później dowiedzieliśmy się, że dalece nie wszystko było w porządku. Marie-Dominique Philippe, to jest akurat moja osobista historia. Kiedy ja studiowałem filozofię na Akademii Teologii Katolickiej, był nam wszystkim przedstawiany jako jeden z najwybitniejszych tomistów współczesnych, jako człowiek, który stworzył jeden z najbardziej dynamicznych, z jednej strony tradycyjnych, a z drugiej strony nowoczesnych zgromadzeń zakonnych, wspólnotę świętego Jana. Myśmy czytali jego teksty, myśmy byli przekonani, że to jest człowiek, który rzeczywiście jest w stanie wpływać na rzeczywistość Kościoła. Był traktowany jako święty i reformator, jako ten, który idzie drogą, którą wcześniej przed nim szedł święty Dominik, święty Ignacy, święta Teresa Wielka. Człowiek, który pokazuje, że we współczesnym Kościele, który przeżywa kryzys choćby życia zakonnego, można stworzyć nowoczesną formę życia zakonnego. Kolejny przykład to jest ksiądz de Golado. No ja wiem, że w tej chwili powiedzenie, że on w pewnym momencie uchodził za wzór, brzmi strasznie, ale tak było. To był człowiek, który stworzył jeden z najbardziej dynamicznie, a chyba nawet w pewnym momencie najszybciej rozwijające się zgromadzenie zakonne Legionistów Chrystusa, który wybudował sieć szkół, sieć uniwersytetów, który sprawił, że Jan Paweł II pojechał na pierwszą pielgrzymkę do Meksyku i tą pielgrzymkę załatwił, który uchodził, może Państwo już tego nie pamiętacie, niektórzy, a niektórzy pamiętacie, który rzeczywiście, kiedy był obchodzony rok kapłaństwa, to sam Jan Paweł II go zaprosił, żeby występował jako wzór. Zostawmy to, że wtedy już w Watykanie wiedziano, co się dzieje, przynajmniej Kongregacja Nauki Wiary wiedziała. Nie udało się wtedy tego przeprowadzić. Ale znowu, jeśli ktoś chce i nadużywa władzy, to jeśli wygląda jak ktoś, kto nadużywa władzy, jeśli tak się zachowuje w sposób widoczny, to długo tego robić nie będzie. Ale z drugiej strony, co nie mniej istotne, nie da się długoterminowo być wilkiem w owczej skórze i zawsze ukrywać swoją naturę. To jest po prostu niemożliwe. Pewne zachowania, pewne działania, pewne czynności ujawniają. I znowuż wróćmy do tych postaci, o których mówiliśmy. Marie-Dominique Philippe został, można powiedzieć, zatrzymany po raz pierwszy już w latach 40. Kiedy się okazało po badaniu, nie Marie-Dominique, Thomas Philippe został zatrzymany już w latach 30. i 40., kiedy się okazało, że miał jakieś prywatne objawienia, że nie będziemy wchodzić w ich szczegółową analizę, które zaskutkowały przekonaniem u niego, że może dokonywać nadużyć sumienia i nadużyć seksualnych wobec rozmaitych osób. Ojciec Martial de Golado został po raz pierwszy, w ogóle na poziomie seminarium został po raz pierwszy zatrzymany. Z dwóch seminariów go wyrzucono, więc założył sobie własny zakon, żeby skończyć seminarium i zostać księdzem. Na przełomie pontyfikatów Piusa XII, pod koniec pontyfikatu Piusa XII zostaje suspendowany, pozbawiony władzy nad zakonem i odsunięty od wszystkiego za narkomanię i nadużycia seksualne. Wraca, my nawet nie wiemy, dlaczego wraca. To znaczy nie wiadomo, kto wydał decyzję o tym w czasie, kiedy nie było papieża, dokładnie w czasie przerwy między pontyfikatem Piusa XII a Jana XXIII.
ktoś mu pozwolił wrócić. Albo też nikt mu nie pozwolił wrócić, sam wrócił, a potem zaczyna się bardzo szybka zmiana w Kościele i nikt już tego nie kontroluje. W tym samym czasie wraca do Francji z Kanady ojciec Toma Filip i z powrotem zaczyna tworzyć, współtworzyć razem z Jeanem Vanier Arkę. Więc mówię o tym, żeby z jednej strony mieć świadomość, na pierwszy rzut oka bardzo często bardzo wielu rzeczy nie widać. Albo widać zupełnie co innego. Z drugiej strony człowiek, który jest przebranym tym wilkiem w owczej skórze, zawsze w jakiś sposób ujawnia swoją naturę. Ona staje się co jakiś czas widoczna. I teraz jest tylko pytanie, czy my jako wierni z jednej strony jesteśmy nauczeni, także przełożeni, także duchowni, nauczeni wychwytywać te momenty, w których ta skóra prawdziwa się ujawnia? I po drugie, czy mamy gdzie swoje obawy, swoje lęki, czasem słuszne, czasem niesłuszne, też trzeba mieć tego świadomość, zgłaszać. I czy dopóki te nadużycia, te błędy, te drobiazgi są niewielkie, to czy w ogóle istnieje wola, także w instytucji, żeby je przerywać, żeby je zatrzymywać? Jeżeli weźmiemy historię Pawła M., to zostawiając te elementy, które możemy podejrzewać, ale pewności nie mamy. Kiedy pojawia się pierwszy moment, w którym powinna się zapalić lampka ostrzegawcza? Zostawiam studia, bo to tutaj jakby wierni nie mają nic do tego. Otóż pojawia się w momencie, kiedy on ma wizję wobec jakiejś dziewczyny, z jakiejś kobiety, że ona była duszona przez swoich rodziców. To jest ten moment, w którym gdyby... I tutaj nie chodzi, żeby kogokolwiek oskarżyć, żeby powiedzieć, że ktokolwiek czegoś nie dotrzymał, bo to byli młodzi ludzie wobec niego, nie mieli pewności, nie mieli, byli przekonani, że to jest coś dobrego. Ale tak naprawdę powinniśmy wiedzieć, że tego typu rozeznania, ich wartość jest niewielka, żeby nie powiedzieć żadna. Duchowny, który w czasie modlitwy nad kimś opowiada takie rzeczy i już nadużywa władzy duchowej, już nadużywa czegoś, co się nazywa charyzmatem. Nie wolno tego robić. Każdy fachowiec od życia duchowego powie, że nawet jak miał taką wizję, być może miał, tego nie wiem, nie potrafię tego ocenić, to ona powinna być rozeznana w procesie normalnego rozeznawania duchowego. Bo przecież wszyscy wiemy, że ona może pochodzić, no może pochodzić od Ducha Świętego. Nie wiem, czy akurat Duch Święty często pokazuje ludziom, że są duszeni, ale to załóżmy, że może pochodzić od Ducha Świętego. Ale równie dobrze może pochodzić z jakichś emocjonalnych podkładów osoby, która ma tą wizję. Czyli może pochodzić z natury. Może wreszcie pochodzić z jakiejś patologii w tej naturze ukrytej. No i wreszcie, to jest oczywiście ten sam naturalne źródło. No i trzecie źródło, równie dobrze, i to wszyscy klasycy duchowości powiedzą, równie dobrze może być to wizja demoniczna. I teraz to, że ktoś ma jakąś wizję, nie oznacza, że ma się nią podzielić. To jest oczywiście szczególnie istotne w tych wspólnotach, w tych grupach, w których ten element wizji, ten element rozeznawania, ten element słowa, czy obrazu, czy czegokolwiek innego, co otrzymujemy, jest istotny. W tym przypadku to jest informacja tak destrukcyjna. Każdy, kto ma minimalną wiedzę na temat psychologii, wie, że to jest informacja destrukcyjna dla osoby, która ją otrzyma. Że tym bardziej trzeba by się 10 razy zastanowić, czy ją przekazać. Bo kiedy my ją przekażemy, to ona będzie niszczyć, a nie budować osobę, która ją otrzymała. Jakie jest zbudowanie przez informację do młodej osoby, że twoi rodzice chcieli cię udusić? Na podstawie czego? No na podstawie niczego. Na podstawie jakiegoś mojego mniemania, bo niczego więcej. Albo
co jest jeszcze groźniejsze, na podstawie mojego przekonania, że moja relacja z Panem Bogiem jest tak szczególna, że ja to od razu wiem. I teraz my już do pewnego stopnia znamy koniec tej historii, więc rzutujemy to, co się wtedy wydarzyło, na koniec historii. Ale takich rozeznań, takich pomysłów, takich nadużyć jest więcej. One bardzo często nie kończą się przestępstwem w sensie ścisłym. Nie kończą się nadużyciem seksualnym na przykład, albo nadużyciem dramatycznym, przemocy innego rodzaju. Ale one już same w sobie niosą w sobie niebezpieczeństwo nadużycia. Dlatego Kościół stworzył metodę rozeznawania, różne metody rozeznawania, to powiedzmy sobie, bo one są różne, nie ma jednej, właśnie, żeby nam się to nie myliło. I lider, który nie rozeznaje, albo który przekazuje, wszystko jedno, duchowny, świecki, jakikolwiek, albo przekazuje informacje tak jednoznacznie destrukcyjne. To był zresztą pewien model działania, ten wątek wraca. Kolejne osoby dowiadywały się, że rodzice chcieli zrobić z nimi coś złego. Zachowuje się przynajmniej nieodpowiedzialnie. I przynajmniej nadużywa sumienia. Co to rodzi w ludziach? My od momentu opublikowania raportu otrzymujemy kolejne maile. Nie wszystkie zawierają dramatyczne historie, że ktoś kogoś skrzywdził. Znaczy, wszystkie zawierają dramatyczne historie, ale nie każdy dotyczył przemocy fizycznej czy seksualnej. Ale ktoś pisze po dwóch spowiedziach, do tej pory minęło 23 lata, odczuwam głębokie poczucie winy. Ja cały czas z tym walczę, bo usłyszałem, że to przeze mnie umarło moje dziecko. To jest ten model, który już jest nadużyciem sumienia. Bardzo głębokim i bardzo niebezpiecznym. Drugi element, żeby nie mówić tylko o tej sprawie, to jest nadużywanie władzy. Władzy, jaką ma duchowny nad sumieniem, spowiednik, kierownik duchowy, czy lepiej powiedzieć towarzysz duchowy, nad sumieniem. I znowu, zazwyczaj to się nie kończy dramatem. Co więcej, często tego, o czym teraz powiem, domagają się wierni, penitenci. Ale trzeba pamiętać, pomysł, żeby sumienie zastępować przez zewnętrzną władzę spowiednika, kierownika duchowego czy kogokolwiek innego, to jest pomysł nieewangeliczny. Spowiednik, kierownik duchowy, towarzysz drogi duchowej jest od tego, żeby sumienie kształtować, żeby je pomagać, żeby mu pomagać, ale nie żeby je zastępować. Decyzję, każdą decyzję może podjąć tylko osoba, która przychodzi do kierownika duchowego. I oczywiście my, i to mówię zupełnie świadomie, my, bo każdy z nas ma mniej lub bardziej taką potrzebę. Czasem byśmy chcieli, żeby ktoś podjął decyzję za nas. Żeby ktoś zastąpił nasze sumienie. Bo już tyle razy popełniliśmy błąd, że już byśmy woleli, żeby ktoś to zrobił za nas. Ale nikt za nas nie poniesie konsekwencji podjętej przez siebie decyzji. Decyzję mogę podjąć tylko ja. Jeśli ktoś próbuje na mnie tą decyzję wymusić poczuciem winy, władzą duchową, autorytetem, przekonaniem o własnej szczególnej relacji z Duchem Świętym czy z kimkolwiek innym, to jest nadużycie sumienia. Nawet jeśli ja go o to proszę, nawet jeśli ja proszę o to spowiednika, niech mi ksiądz, niech mi ojciec powie, co ja mam zrobić.
to on nie powinien mi tego powiedzieć. Może im powiedzieć, zastanówmy się, zatrzymajmy, przejdźmy tą drogę, zastanów się, pomyśl, przyjrzyjmy się temu, o czym myślisz. Ale nie może im powiedzieć, zostań księdzem. Mam takie rozeznanie. No po prostu już teraz to już jest pewne. Duch Święty mi objawił. Albo ożeń się. Bo to jest moja decyzja. A nie jego. Ja tą decyzję będę na sobie niósł. A nie on. I wreszcie mnie Pan Bóg będzie z tej decyzji rozliczał. Ale idąc dalej, znowuż zostając na tym etapie towarzyszenia, mamy kolejny rodzaj tego nadużycia sumienia, kolejny rodzaj nadużycia. To jest takie przemocowe towarzyszenie, w którym przekonujemy osobę, której towarzyszymy, czy którą kierujemy, że istnieje, i nie mówię o sytuacji grzechu lub jego braku, bo to jest oczywiście sytuacja jednoznaczna. Święty Ignacy Loyola bardzo ładnie mówi, ćwiczenia duchowe nie służą do tego, żeby wybrać między dobrem a złem, bo jak jest wybór między dobrem a złem, to wybór jest jasny. No, to znaczy, to wybieramy. No, jak mam pytanie, jakby mi teraz ktoś powiedział, że mam wybierać, czy zostać księdzem, czy być w małżeństwie, no to w ogóle, no, już pomijam, że prawnie nie mam takiego wyboru, bo już jestem żonaty, ale nie ma czego wybierać, no tak bym powiedział, w największym skrócie. To jest czynność bezsensowna. Nie ma żadnego powodu. Ale jest ileś wyborów, w których dokonujemy wyboru między jednym dobrem a drugim dobrem. I oba wybory są dobre. I jest w nas czasem takie pragnienie, którym się dzielimy i w związku z tym prosimy o towarzyszenie, a czasem jest w osobie, która nami kieruje, takie pragnienie, żeby jednak uznać, że z pewnego punktu widzenia tylko jeden wybór między dwoma dobrami jest dobry. To bardzo ładnie opisuje ksiądz Krzysztof Grzywo, czy jak mówi, no, jaka jest różnica między tego rodzaju rozmową, a między jedną a drugą rozmową. Przychodzę do ojca i mówię, tato, mój tato już nie żyje, więc nie mogę tak do niego przyjść, ale jak żył, no to do niego przychodzi. Mówię, tato, chciałbym zmienić pracę. Ja w życiu zmieniałem tyle razy pracę, że mój ojciec nawet się nie pytał, dlaczego, tylko mówił, okej. Okay. On mówi, okej, okay, a dlaczego? To ja mówię, okej, okay, no to zmieniłeś. Tak? I to jest jakby jeden model. A drugi mówi, przychodzę, chcę zmienić pracę. Nie ma mowy. Po co chcesz to zrobić? I teraz, i potem następuje już rąbanie, dlaczego to robisz. Jest czasem w kierownictwie duchowym, w myśleniu o duchowości takie myślenie, że jest tylko jedna dobra droga. Jak ją nie pójdę, to już jest finał, już jest pozamiatane. To już po prostu nic. Ja pamiętam kiedyś, no ja nie, mało jestem jakby wrażliwy na kierownictwo, na tego typu działania, ale pamiętam mnie samemu kiedyś, jak byłem bardzo młodym chłopakiem, ksiądz już nieżyjący, pobożny, wierzący. Ja wierzę, że on to robił z dobrej wiary. Ale powiedział mi rzecz, której mi powiedzieć nie powinien. Powiedział mi, Tomek, powinieneś zostać księdzem. Ja mówię, nie ma mowy, nie, ja tam w ogóle, nie, ten celibat mnie tak nie bardzo. On mówi, jak nie zostaniesz, nie będziesz szczęśliwy. Nigdy nie będziesz szczęśliwy. Nie narzekam na brak szczęścia, tak bym powiedział. Ale znowu, to jest ten model, którego stosować nie wolno. Małżeństwo i kapłaństwo jest dobrem. Nie można komuś powiedzieć, jak wybierzesz małżeństwo, to nie będziesz szczęśliwy. Kto ma to wiedzieć? Nawet jeśli ktoś ma, nawet podkreślam, nawet jeśli ma jakiś szczególny charyzmat bliskości z Duchem Świętym, to na pewno nie może mieć pewności, że ma go za każdym razem, jak się wypowiada, bo takich ludzi nie ma. Nie ma na ziemi nikogo, kto się nigdy nie myli. Kto jest zawsze w kontakcie z Duchem Świętym. W związku z tym, i to jest to nadużycie, z którym się wszyscy cały czas mierzymy, musimy kształtować sumienia, a nie dążyć do tego, żeby ktoś nam je zastąpił, nam je, albo żebyśmy my komuś je zastąpili. Bo od tego wszystko się zaczyna. Jeśli zgadzamy się na to, żeby ktoś nam zastąpił sumienie, a nie je formował, to w dalszej perspektywie jest bardzo łatwo, jeśli ktoś chce, jeśli trafimy na nieodpowiednią osobę,
A jeśli sami nie będziemy mieć rozmaitych blokad, bardzo łatwo jest nas przesunąć w kierunku działań, które już nie tylko są nadużyciem, ale czasem są wprost przemocą. Czasem są wprost złem. Drugi element, nadużycie władzy, już bardziej konkretnie, ono się też bardzo rzadko dokonuje pod hasłem jakiejś takiej nagiej przemocy, nagiej siły, takiego przekonania, że coś można z nami zrobić. Ono się zazwyczaj dokonuje pod płaszczykiem najszlachetniejszych emocji. Ja Państwu powiem historię niezwiązaną, żeby nie było, że ja tutaj tylko... Oczywiście i Marii Dominik Filip, i Toma Filip, i Paweł M., no wszystko to byli... Tak się składa Dominikanie. Ale ja, w mojej parafii był kiedyś ksiądz, założył wspólnotę religijną. Wszystko hulało fantastycznie, pełno ludzi. To mnie trochę niepokoiło, ja pod tym względem tak trochę nie lubię, bo wszystkie dziewczyny miały, chodziły jak hasydki ubrane. To znaczy miały rękawy za łokcie i wszystkie miały takie długie spódnice. Nie mówię, że nie można chodzić w długich spódnicach, wszystko jest w porządku, ale byłem trochę zaniepokojony tym, że wszyscy chodzą tak samo. Potem tenże ksiądz, który mnie wielokrotnie bywał, pochwalił mi się, że ma takie rozeznanie, kto ma się z kim ożenić. I wskazuje w grupie, że ty ożenisz się z tą dziewczyną. I mówi, wiesz, jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby się nie ożenili. No, tym byłem już trochę bardziej zaniepokojony, bo to powiedziałbym, byłem zaniepokojony, bo jakby mi powiedział jakiś ksiądz, że mam się ożenić z moją żoną albo nie ożenić, to bym mu powiedział, żeby spadał. No ale dobrze. Biskup warszawski zareagował. Co się wydarzyło dalej? Ksiądz inkardynował się do innej diecezji. Na drugim końcu Polski cała wspólnota została zobowiązana do sprzedaży mienia w Warszawie i zakupienia wspólnie placu w tym nowym miejscu. Tam wybudowali domy, tam wszystkie dzieci są w schoolingu, kobiety są w domach, mężczyźni mogą wychodzić to i tak dobrze. Wszystkie dzieci codziennie trydencka msza święta, wszystkie dzieci trzylatki również, opowiadali mi ludzie, którzy tam byli, złożone rączki na codziennej mszy świętej nawet nie mrugną, tylko na kolanach przez całą godzinę się modlą. Co mówi nam ten opis? No tu mamy do czynienia już z klasycznym nadużyciem władzy, a ja bym powiedział mocniej. Mamy do czynienia z klasyczną sektą. Ona działa wewnątrz struktur Kościoła katolickiego. Jak najbardziej. Jej liderem jest ksiądz. A ona sama ma błogosławieństwo biskupa. Ale jeśli chodzi o model działania, to jest klasyczny mechanizm działania sekty. Lider ma władzę nie tylko w kwestiach duchowych. On ma władzę w każdej kwestii. Jemu wolno wszystko. On podejmuje decyzję o tym, gdzie ja będę mieszkał, jak będę pracował i jak będzie wyglądało moje życie osobiste. I to jest oczywiście opis dramatyczny, ale zwróćmy uwagę, że w mniejszym stopniu to znowu występuje w wielu innych miejscach. Kiedy pytamy się, gdzie mam pracować, kiedy konsultujemy decyzje, które powinniśmy podjąć z żoną albo z mężem. Konsultujemy je z liderem naszej wspólnoty. Kiedy decyzje religijne, czy wprost związane z życiem wspólnoty, stają się ważniejsze niż nasze osobiste powołanie. To też jest moment, w którym powinno nam się zapalić lampka ostrzegawcza. Jeśli lider, wszystko jedno, bo tu świeccy liderzy potrafią być tak samo ekspansywni, lider duchowny czy świecki, próbuje nam mówić, gdzie mamy żyć. Nie mówimy oczywiście o zakonie, bo to jest trochę inna sytuacja. Mówimy o ludziach świeckich. Jak ma wyglądać nasze życie
rodzinne w szczegółach, no to znaczy, że wcina się w nie swoje sprawy. Czyli zaczyna się zachowywać jak lider destrukcyjnej sekty, a nie jak ktoś, kto nam towarzyszy duchowo. Jak ktoś, kto po prostu z nami idzie. I to w drobnych rzeczach się objawia. Ja pamiętam rozmowę z pewnym księdzem, zakonnikiem, nie dominikaninem, znowuż podkreślam, zupełnie inne zgromadzenie. On mi opowiadał historię swojego domu. Mówi, wiesz, nas było trzech braci, mama była we wspólnocie. W każdą sobotę, ojciec był policjantem, mama w każdą sobotę rano piekła ciasto od 9 rano, a na 12 szła na spotkanie. I wracała o 22. I myśmy każdą sobotę zostawali sami. Bo wspólnota wymagała. Jeśli wspólnota czegoś takiego wymaga, to znaczy, że wymaga od osoby, która żyje jako żona i matka, żeby wspólnota była dla niej ważniejsza niż powołanie. A to znaczy, że nadużywa swojej władzy. Bo pierwotnym powołaniem moim jako męża jest rodzina. Jeśli wspólnota, nawet najlepsza, zaczyna mi przeszkadzać w realizacji mojego powołania, to powinienem, to nie znaczy porzucić wspólnotę, bo to nie znaczy zawsze, że wspólnota jest destrukcyjna. Być może we mnie jest jakaś destrukcyjność. Ale powinienem ograniczyć obecność we wspólnocie. Przynajmniej na czas, w którym to mi przeszkadza. A jeśli wspólnota próbuje mnie z tego rozliczać, czy karać za to, że ja, dla mnie ważniejsze jest moje powołanie niż wspólnota, no to wtedy jest pytanie o nadużycie władz. O to, czy rzeczywiście to, co się dzieje, jest od Pana Boga. I jest od Ducha Świętego. Kolejnym elementem, i on jest widoczny bardzo w jego miejscu, jest takie myślenie o tym, że łagodna psychomanipulacja jeszcze nikomu w duszpasterstwie nie zaszkodziła. Tak odrobinkę, tylko no, za dużo to niedobrze, wiadomo, to jest jasne. Ale tak odrobinkę pomanipulujemy, to będzie dobrze. Ja powiedziałem, jestem we wspólnocie charyzmatycznej, ale nigdy nie zapomnę, byłem kiedyś na takim dużym spotkaniu charyzmatycznym i widziałem, jak szedł żniwiarz. Szedł zakonnik i wszyscy leżeli. Gdzie przeszedł, wszyscy leżą. Ja wierzę w działanie Ducha Świętego, naprawdę. Ale nie widzę powodu, żeby wszyscy mieli leżeć. To się po prostu tak nie dzieje. To znaczy, nawet jeśli ja mam poważne problemy z uznaniem, że padanie w duchu jest rzeczywiście szczególnym charyzmatem Ducha Świętego, ale przyjmuję wyjaśnienie, jakie wielu charyzmatyków podaje, mówiąc, że są takie sytuacje, kiedy człowiek jest tak splątany, że tylko, można powiedzieć, całkowite wyciszenie jego intelektu może go jakoś uzdrowić. Czy to jest możliwe? Możliwe, no przynajmniej jest racjonalne. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby na spotkaniu, w którym jest 300 osób, wszyscy byli tak spontani. No, moja wiara jest za mała na to, żeby to uznać. A jeśli tak nie jest, to prawdopodobnie nie ma to wiele wspólnego z działaniem Ducha Świętego, tylko jest pewną formą być może nawet nieświadomej. Ja nie wiem, czy ten człowiek, który to robi, jest świadomy, ale pewnego przeżycia psychicznego, pewnego wydarzenia, które ma charakter manipulacyjny. A jeśli tak jest, to trzeba na to uważać. Po prostu na tym samym spotkaniu, pamiętam, wywołano... Myśmy nie padli. Znaczy ja w ogóle... No być może to, co mówię, to też, proszę brać na to poprawkę, bierze się z tego, że ja nigdy nie zasnąłem w Panu, ani nie padłem w duchu, więc może mam poczucie, że jakoś tak bym powiedział, trochę jestem mniej charyzmatyczny. A na tym samym spotkaniu wywołano jednego... Tam nie padłem. Wywołano jednego z chłopaków i niestety były kamery. To znaczy, to jest kłopot. Jak jest za dużo kamer, to nie jest dobrze. Były kamery i było widać, jak ten charyzmatyk stoi nad tym chłopakiem i się nad nim modli. Z tyłu stoi już dwóch łapaczy. No prawie jak na
meczu z tymi pałkami, to jest baseball, nie? Baseballa. No a on nie pada. No więc ten jeszcze mocniej się skupiał i tam po prostu aż mu ręce chodzą, a chłopak też skupiony cały i stoi. To z 7 minut trwało. Ten się modlił, a ten się zawziął. Wygrał chłopak. Nie przewrócił się. W jednym momencie się zachwiał. No i jeśli mi ktoś powie, że to było działanie Ducha Świętego, to powiem sorry, nie. To już była normalna psychomanipulacja. I podkreślam, ja w ogóle nie oceniam, czy to była psychomanipulacja ze złej woli, czy z dobrej woli, bo to nie ma znaczenia. My nie mamy wglądu w wolę człowieka. Nie wiemy, czy on to robi, bo uważa, że to jest dobre, czy dlatego, że uważa, że to jest złe. Ważne, że to jest manipulacja. I tego robić nie wolno. Tak jak nie wolno, to jest jedna z takich cech charakterystycznych każdego ruchu o charakterze sekciarskim. Tak jak nie wolno manipulować poczuciem winy. To jest jedna z najsilniejszych emocji. Oczywiście ona bywa skuteczna do osiągnięcia pewnych celów. Jest to bardzo wygodny środek wzbudzić w kimś poczucie winy i zadziałać w ten sposób, że on pod wpływem tego silnego poczucia winy związanego z czymkolwiek zacznie działać. Tylko to jest destrukcyjne. To niszczy człowieka bardzo głęboko. Więc z tej perspektywy każda świadoma psychomanipulacja niszczy duszpasterstwo, bo niszczy człowiek. I kiedy zaczynamy to widzieć, to po prostu trzeba interweniować, trzeba ostrzegać. Czasem samą osobę, która to robi, bo ja nie twierdzę, że te osoby zawsze to robią ze złej woli. Ale jeśli ta sprawa już się skończyła wydaleniem ze stanu duchownego, ale jeśli do rodziców chorego dziecka przychodzi duchowny i mówi, teraz się będziemy modlić, nie wzywajcie lekarza, nie trzeba, będziemy się modlić, to on po pierwsze dokonuje nadużycia władzy, bo jako żywo nie jest lekarzem, w związku z tym nie wie, czy wezwać lekarza, czy nie wezwać. Po drugie, składa im obietnicę bez pokrycia, ponieważ nie ma takiego charyzmatyka, który może powiedzieć, że pod wpływem jego modlitwy dziecko na pewno zostanie uzdrowione. Nikt taki nie istnieje. Jeżeli coś takiego mówi, to nie jest żadnym charyzmatykiem, tylko jest kłamcą. Dziecko, jest niestety historia prawdziwa, dziecko umarło. Kto został oskarżony o to, że ono umarło? Nie mówię przez sąd, przez charyzmatykę. Rodzice, bo mieli za mało wiary. I znowu to jest manipulacja, która występuje bardzo często w środowiskach charyzmatycznych. Ja pamiętam, kiedyś mój syn zgubił okulary. Wszystkie moje dzieci noszą okulary i wszystkie nieustające albo je łamią, albo gubią, albo im się rozpadają, albo coś. No, nie wiem, no, takie po prostu są. No, więc nieustające. A on grał w piłkę i zgubił. Niestety zgubił je w wysokiej trawie. No więc chodzimy, szukamy tych okularów, szukamy. Podchodzi do mnie kolega charyzmatyk i mówi, czego szukacie? Ja mówię, no okularów. On, a po co? Ja mówię, no bo z tych okularów słabo widzi. On mówi, nie, no głupi jesteś. A modliliście się, żeby odzyskał wzrok? Ja mówię, no wiesz, no, generalnie no, tak jak z wzrokiem, to chodzimy do okulisty. No, tak. Taka mama, on mówi, no widzisz, no niewierzący jesteście. No. I teraz my to potraktowaliśmy w charakterze żartu, ale ja mam przyjaciela, którego dziecko, jego córeczka już nie żyje. Córka była głęboko upośledzona, głęboko bardzo chora. I do niego regularnie przychodzili charyzmatycy, żeby go przekonać, że jak się teraz nad nią pomodlą, to ona zostanie uzdrowiona. A jeśli jeszcze nie jest zdrowa, to jest jego wina, bo za mało wierzy. I to jest psychomanipulacja, która jest psychomanipulacją niedopuszczalną. Nawet jeśli występuje w Kościele, a czasem występuje
wśród duchownych katolickich albo wśród liderów świeckich katolickich wspólnot, to nie ma nic wspólnego z wiarą w Ducha Świętego. Nie ma nic wspólnego z wiarą w cuda. Jest zwyczajną, ordynarną manipulacją. Najpierw pragnieniem uzdrowienia, a potem poczuciem winy, że do uzdrowienia nie doszło. Idąc dalej, mamy do czynienia, i to też jest bardzo częste, z poczuciem winy dzieci, czasem dorosłych, za błędy ich rodziców. To jest cała przestrzeń, o której już Kościół się wypowiedział bardzo jednoznacznie, spowiedzi furtkowej. Tego przekonania, że my odpowiadamy za to, że nasi rodzice coś zrobili i musimy ponieść odpowiedzialność. Ale to zostawiam, bo to jest temat na zupełnie osobną kwestię. I wreszcie jest takie nadużycie, które czasem jest trudno ocenić, trudno jest je zważyć. Ale w momencie, w którym ktoś od nas zaczyna, już trochę o tym mówiłem, wymagać, żeby nasze życie codzienne zostało całkowicie podporządkowane naszemu życiu niereligijnemu, bo oczywiście jako ludzie wierzący wierzymy, że nasze życie codzienne ma być życiem religijnym. To w ogóle nie o to chodzi. Ale podporządkowane pewnym praktykom, to rodzi się pytanie o to, czy to nie jest nadużycie. I znowu na moment wracam do Pawła i do raportu. Kiedy to się pojawiło? Co ciekawe, akurat wtedy zareagowano. To się pojawiło w Poznaniu, kiedy pojawiła się informacja, że modlitwy we wspólnocie młodzieżowej trwały po 5-6 godzin i że ci młodzi ludzie już nie mieli czasu, żeby się uczyć. Najzwyczajniej w świecie nie mieli czasu, żeby się uczyć, tylko musieli cały czas być w procesie modlitewnym. Tego typu religijność nie ma nic wspólnego z normalną katolicką religijnością. Nikt nas nie powinien uczyć, że mamy zaniedbywać swoje obowiązki, żeby się więcej modlić. I drugim elementem, który się wtedy pojawił, było przekonywanie osób, przypomnijmy, niepełnoletnich, że jeśli rodzice im tego zakazują, to trzeba być bardziej posłusznym Duchowi Świętemu niż rodzicom. Ja jestem pod tym względem dość tradycyjny i zakładam, że Pan Bóg nie wzywa do nieposłuszeństwa w naturalnych więzach. Mówiąc inaczej, nie mówimy oczywiście o sytuacji grzechu, kiedy ktoś nas nawołuje do grzechu. Bardzo mi się podoba taka historia związana z świętym Josemarią Escrivą, założycielem Opus Dei. Do niego kiedyś przed 16-latek i powiedział, że on chce wstąpić do Opus Dei. No, musisz mieć zgodę rodziców. On mówi, ale rodzice się nie zgadzają. A jak się rodzice nie zgadzają, to nie wstąpisz. Dopóki nie będziesz pełnoletni, nie będziesz sam o sobie decydował, to wola rodziców jest dla ciebie wolą Pana Boga. I nawet jeżeli to było za jednoznaczne, to taka jest prawda. Nie wolno rozrywać więzów naturalnych w imię więzów religijnych. A to są rzeczy, które się także zdarzają. Także bywają wymuszane. I to jest również nadużycie. A jeszcze bardziej to widać, kiedy te obowiązki religijne zaczynają być tak dolegliwe, czy tak potężne, że nie pozostawiają nam żadnego miejsca na odpoczynek, na sen i na normalne życie. I znowu, no, we wspólnocie świętego Dominika we Wrocławiu to było widać najlepiej. Znaczy, jeżeli coś trwa przez 3 tygodnie i przez 3 tygodnie, czy przez 3 miesiące, czy przez 5 roku ludzie śpią po 2 godziny, bo się cały czas poza tym modlą, no to jest klasyczny mechanizm sekty. Ale jeśli w niejednej wspólnocie katolickiej metodą działania jest to, żeby nie zostawić człowiekowi także takiej parazakonnej, nie pozostawić człowiekowi ani minuty wolnego czasu,
żeby wszystko było uregulowane, żeby nie było za dużo snu, no tam nie jest 2 godziny, ale żeby go było mniej niż trzeba, troszeczkę mniej, nie dużo, ale troszeczkę. No to jest pytanie, czy to nie jest mechanizm manipulacyjny i czy to nie jest mechanizm właściwy raczej ruchom negatywnym, sektom, tak to nazwijmy, niż ruchom katolickim. I ostatnia przestrzeń, czy 2 ostatnie. Ja celowo nie mówię dużo o nadużyciach seksualnych. One są najbardziej widowiskowe, można powiedzieć, najdramatyczniejsze, najstraszniejsze. Ale one są zazwyczaj ostatnim krokiem. Nie od nich się zaczyna. Jest w raporcie takie zdanie, ale ja widziałem osobę, która je wypowiedziała. I ona to powiedziała absolutnie szczerze, mówi do mnie, ale myśmy najpierw oddały wszystko. Nasz umysł, nasze emocje. Myśmy naprawdę były przekonane, że rozmawiamy z wysłannikiem Boga. To dlaczego nie miałyśmy oddać ostatecznie także ciał? To jest ostatni krok. Nie pierwszy. Zaczyna się od drobnych nadużyć. A kończy się. Nie tylko w tym przypadku. Z ojcem Marii Dominik Filipem było dokładnie tak samo. Ale jak się czyta raport wspólnoty świętego Jana, to okazuje się, że 20% zakonników wspólnoty świętego Jana robiło to samo. I jeszcze o jednej rzeczy chciałem powiedzieć, żeby był czas na pytania, nie chciałem tak za długo gadać. To jest coś, co bywa nadużyciem wobec nas samych. I od czego bardzo często to wszystko się zaczyna. Czy może nawet jeszcze nie jest nadużycie. To jest taka dyspozycja, takie pragnienie, taka potrzeba. W bardzo wielu z nas jest taka potrzeba, żeby nasza wiara wiązała się z przeżyciem, z doświadczeniem, z czymś nadzwyczajnym, żeby było jakimś przekraczaniem. Żeby było to coś, co sprawia, że ona jest jakaś. I szukamy tego. I chcemy tego doświadczać. I szukamy ludzi, którzy tego doświadczyli. No, charyzmatyczny ksiądz jest lepszy niż ksiądz niecharyzmatyczny. A jak ma jeszcze rozeznania, a jak jeszcze rzeczywiście, jak nakłada ręce, to jest fikanie, zasypianie w Panu. Albo jeszcze coś innego. No to jest lepszy niż ten, który tego nie ma. Jeśli mamy mszę świętą z modlitwą o uzdrowienie, ja nie mam nic przeciwko mszom świętym z modlitwą o uzdrowienie. Chciałbym to podkreślić. Ale każda msza święta jest aktem uzdrawiającym. Żadne inne dodatkowe modlitwy nie są w jej trakcie potrzebne. Ale jak mszono, to najlepiej jeszcze z jakimś dodatkowym podkręceniem. To nie jest tylko tak, że to liderzy tego to dają. Liderzy często to dają, bo ludzie tego oczekują. I jeśli zaczynamy w wierze szukać właśnie tego, to otwieramy sobie, ale także niestety owym wspomnianym wilkom w owczej skórze, drogę do tego, żeby nami łatwiej manipulować. Dlatego, że dla mnie takim autorytetem w życiu duchowym, ja nie mam żadnych przeżyć mistycznych, to od razu powiem, ale dla mnie takim jest święty Jan od Krzyża. Zakładam, że on akurat przeżycia duchowe miał i że był mistykiem. I on mówił, nie tylko nie należy szukać przeżyć mistycznych i przeżyć duchowych, ale jak je mamy, to należy się od nich maksymalnie odcinać. W ogóle nie jest cel naszego życia religijnego. Przeżycia, doświadczenia mogą być, ale może ich nie być. Nie tego mamy szukać, bo jak zaczynamy tego szukać, to bardzo łatwo możemy natrafić na kogoś, kto nam dostarczy tych przeżyć duchowych. My je dostaniemy, tylko w pakiecie. W pakiecie z psychomanipulacją, w pakiecie z nadużyciem władzy, w pakiecie z przemocowym duszpasterstwem. I na koniec, na to wszystko nakłada się jeszcze jeden element i o tym też trzeba powiedzieć.
To jest zła teologia. Bardzo często to wszystko, o czym mówimy, jest spakietowane ze złą teologią. W jakim sensie? Ano w takim, że to jest teologia, która nie przypomina o tym, że wolność jest jednym z najważniejszych darów, jakie dał nam Pan Bóg. To jest teologia, która przedstawia Pana Boga jako surowego sędziego, który tylko siedzi i zastanawia się, jakby nam jeszcze tutaj utrudnić życie. To jest zła teologia, która traktuje sakramenty magicznie i która traktuje modlitwę magicznie i która traktuje relacje magicznie. To jest zła teologia, która zastępuje dobrze przemyślaną, przemodloną i przetrawioną przez wieki teologię, także teologię mistyczną, rozhuśtaniem emocjonalnym, właściwym pewnemu etapowi życia duchowego czasami, a czasami pewnym wspólnotom protestanckim. Co ciekawe zresztą, ja mam duży szacunek dla kościołów pentekostalnych, tradycyjnych. Nie mam... Ale one bardzo często już dawno zostawiły to, co jest uważane za specyfikę duchowości wciąż jeszcze w niektórych wspólnotach charyzmatycznych. One już dawno to zostawiły, to już dawno jest poza nimi. Zostawiły, bo wiedzą, że to nie ma nic wspólnego z życiem duchowym. Że transgresja musi się kiedyś skończyć. Nie możemy w nieskończoność przekraczać naszych emocji, bo w pewnym momencie się kończy skala tych emocji. I albo zostaniemy z niczym, albo zaczniemy budować na czym innym. Więc zła teologia to jest również coś, czego trzeba bardzo pilnować. Zła teologia to jest taka teologia, która mówi, spowiedź nie wystarczy, potrzebujecie czegoś więcej. Modlitwy o uzdrowienie albo egzorcyzmu. Ja nie mówię, że nie ma sytuacji, w których egzorcyzm jest potrzebny. Są takie sytuacje. Ale w ogromnej większości przypadków, w zasadzie w prawie wszystkich, poza naprawdę sytuacjami wyjątkowymi, wystarcza spowiedź. A czasem dobra psychoterapia. Zła teologia to jest również teologia, która próbuje albo w ramach spowiedzi uprawiać psychoterapię. Nie po to przychodzimy do spowiedzi, żeby ktoś nas psychoterapeutyzował. To w ogóle nie po to. Przychodzimy do spowiedzi po to, żeby się wyspowiadać, żeby dostać rozgrzeszenie. A nawet jak ksiądz w konfesjonale jest psychoterapeutą, to psychoterapia poza konfesjonalem. Więc to też jest zła teologia, bo to jest zapomnienie, co jest istotą spowiedzi. To są dwie różne rzeczy. Obie są potrzebne czasem. To w ogóle nie chodzi o to, żeby je sobie przeciwstawiać. Ale w innym kontekście. W innym momencie. Na inny sposób. I wreszcie zła teologia to jest przekonywanie ludzi. I to też była istota działania Pawła. Że jako, że my jesteśmy wyżej, bo mamy przeżycia, bo mamy doświadczenia, to możemy więcej. Otóż nikt w Kościele nie może więcej. Nie ma takiej władzy, nie ma takiego autorytetu, nie ma takich święceń, które by pozwalały na więcej w przestrzeni moralnej. Zło pozostaje złem. Nawet jeśli jest pięknie opakowane religijnie. No i może tyle, żeby był jeszcze czas na pytania, bo ja potem jeszcze będę długo na pewno odpowiadał. Dzień dobry, Lesław Krzewski. Tak jak w raporcie na początku jest taki fragment, który streszcza, jest wstęp, potem jest krótkie streszczenie, to ja streszczę moją wypowiedź, że najpierw będzie miło, potem mniej, a potem będą pytania. Napisaliście w raporcie, że chcieliście oddać sprawiedliwość poszkodowanym. Udało wam się.
I bardzo Wam za to dziękuję. To jest dobry raport. Czytam go już, robię trzecie okrążenie i za każdym razem coś znajduję. I chciałbym, żeby on dotarł do tych, co go przeczytają, i chciałbym, żeby dotarł do tych, którzy tu siedzą. Natomiast druga rzecz. Natomiast zanim dotarłem do tego pliku i zanim spędza się wiele godzin, żeby go przeczytać, była konferencja prasowa. I konferencja prasowa nie była dobra. To moja ocena. Amerykanie pewnie u nas, jak też ma zostać na ekrany wystawiony nowy film, to mają grupy fokusowe, które mają takie piloty, w których mają plusiki i minusiki, i w trakcie tego filmu jest od razu, producent ma wykres, czy film się podoba, czy nie. I my, mając bezpośredni ze sobą kontakt z kilkoma osobami, które w tym raporcie się znajdują, trochę stanowiliśmy taką, taką grupę fokusową. I początek był taki przerąbany. Sprzedali nas. Przez to kilkukrotne nawracającą laurkę dla obecnego prowincjała. Już z tego słowa profetyczne to już naprawdę nie rozumiem, które tam pada. I potem jest coraz lepiej w tej konferencji. Natomiast też, to będzie w pytaniu, jakby sam początek samego układu tego stołu w ogóle nie rozumieliśmy. Dlaczego jest, myśleliśmy, że będzie to konferencja komisji, a nie wspólna. Natomiast, ale i dlatego też to mówię, dlatego, że od razu były też opinie w internecie, szły na portale. I portale były, i generalnie też opinia była, zięba wrzucony pod autobus, wszyscy inni wybieleni. I dokładnie były takie opinie i naprawdę nie wiem, ilu dziennikarzy w Polsce przeczyta ten raport z początku do końca, poza Zbigniewem Nosowskim. No ale tam pewnie więcej niż dwie drużyny siatkarskie się nie zdarzą. Także i właśnie to jest to, ten taki, takie poczucie obowiązku, że przekaz poszedł inny niż w samym raporcie i ludzie go tak odczytali, czy wielu ludzi. Natomiast ostatnia rzecz to są pytania i wczoraj zadał je w artykule właśnie Zbigniew Nosowski i na tej podstawie on zadaje je Dominikanom i pyta jedną rzecz, pierwsza rzecz pyta o tym, czy wszystkie materiały, które Dominikanie otrzymali, przekazali komisji. Ja znam odpowiedź na to pytanie. Drugie pytanie, na które nie znam odpowiedzi, to jest to, czy rzeczywiście były naciski, żeby raport się, jakby, żeby wstrzymać publikację raportu. No, to przyznam, że jak przeczytałem to pytanie, a nie znam się ze Zbigniewem Nosowskim, nie jesteśmy przyjaciółmi, choć na Facebooku jesteśmy, się znamy, to się przeraziłem, tak? Czy rzeczywiście taka próba była. I ostatnia rzecz, jakby na kanwie tego poprzedniego pytania, czy właśnie sam sposób prezentacji, czyli właśnie kształt, jak ta konferencja wyglądała, był elementem jakiegoś
nie chcę tu użyć słowa dealu, ale jakby ustaleń czy presji ze strony prowincji. Dziękuję. Odpowiadając na pytanie, będzie pan zaskoczony odpowiedzią na pierwsze pytanie. Ostatecznie okazało się, że wszystkie dokumenty zostały przekazane, choć rzeczywiście mieliśmy w pewnym momencie bardzo poważne podejrzenie, że było inaczej. Został popełniony błąd komunikacyjny. Dwa pozostałe pytania proszę zadać ojcu prowincjałowi o to, czy były takie pomysły. Nie jest pytanie do mnie, czy ojciec prowincja miał taki pomysł. Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast jeżeli chodzi o kształt stołu, mogę odpowiedzieć w ten sposób, bardzo ostrożnie. Znaczy nie ostrożnie. To znaczy wpływu na to, kto będzie ze strony Dominikanów, komisja nie miała. Ale jednego chcieliśmy. Chcieliśmy, żeby to była konferencja wspólna. Dlaczego? Dlatego, że w tej czasie tej konferencji padły... Ja wiem, że toczy się spór na temat tego, na ile ona była dobra. Mam tego świadomość, znam opinię Zbyszka Nosowskiego, znam różne inne opinie. Jestem w stanie powiedzieć, może być może, a może na pewno popełniliśmy błąd komunikacyjny. Z tym nie chcę jakby dyskutować, bo to mieliśmy swoje powody, swoje racje, być może one były źle rozważone. Niestety to nie jest film, tylko konferencja prasowa, która jest na żywo. W związku z tym bardzo trudno jest ją sfokusować. Natomiast dlaczego bardzo chcieliśmy, żeby byli Dominikanie? Dlatego, że w czasie tej konferencji padły dwa bardzo ważne zdania. Po pierwsze, to już powiedział ojciec Paweł Kozacki, przyjmujemy ten raport. W kwestii faktograficznej, w kwestii prawnej, no, tu nastąpiła pewne rozejście. W kwestii prawnej jest niewielka różnica. Po czym się okazało, że ta niewielka różnica nie jest tak niewielka, ale powiedzenie przyjmujemy ten raport był istotny. Drugą ważną deklaracją była odpowiedź na temat zadośćuczynienia, która też padła. No, można ją oczywiście różnie tam interpretować, ale jak rozumiem, ona jednak była bardzo jednoznaczna w kontekście pewnych sytuacji, które się już toczą. I mogę powiedzieć trzecią rzecz. Dlaczego? Nie chcę. Wiadomo, że pewne, że z definicji no, nigdy nie opowiada się wszystkiego. Natomiast być może ta łagodna formuła konferencji, za którą nawet szczególnie Michał, ja mniej, bo ja jestem bardziej ekspansywny, dostał, brała się z tego, że nam bardzo zależało na jednej rzeczy. Zaraz dojdę jeszcze do odpowiedzialności, bo ona też jest istotna, to co pan powiedział. W raporcie to jest dużo bardziej zniuansowane, też zupełnie jasno to powiedzmy. Tak? Natomiast nam bardzo zależało na tym, żeby w czasie tej konferencji wybrzmiało po pierwsze, że to nie jest raport przeciwko komuś, ale dla kogoś. Po drugie, że problemem nie są tylko konkretne jednostki, w tym przypadku trzech prowincjałów, tylko że problem jest systemowy, że problem tkwi głębiej niż w personaliach. To nie znaczy, że tylko głębiej tkwi, a personalia nie mają znaczenia, ale że problem jest głębszy. I teraz i po trzecie, i to w ogóle nas nie tłumaczy. Ale jest takie zdjęcie, które ktoś zrobił, jak myśmy słuchali wypowiedzi ojca prowincjała i ono oddaje doskonale nasz stan ducha. Ja powtórzę jeszcze raz, to nas w ogóle nie usprawiedliwi, ale ostatnie 3 tygodnie przed publikacją raportu to był czas w zasadzie bez snu, w zasadzie bez odpoczynku i w zasadzie na dramatycznym poziomie, takim emocjonalnym i duchowym. I znowuż to nas nie tłumaczy. Ja nie chcę powiedzieć, że to zdejmuje z nas odpowiedzialność. Ale naprawdę to był bardzo trudny czas. Naprawdę bardzo nam zależało, żeby to była konferencja wspólna. Natomiast na wpływu na skład tego, kto występuje od Dominikanów,
no to nawet się tego nie domagaliśmy, tak? To znaczy, to w ogóle nie o to chodziło. Jeśli chodzi o to, o ten element oceny prawnej, no to rzeczywiście jest tak. Być może trzeba było bardziej wyeksponować, że oczywiście istnieje pewna różnica odpowiedzialności, ale nie zdejmuje całkowicie. Kłopot jest w tym, jest w dokumentach Welmy. Otóż tak się składa, że te dokumenty, które dotyczą odpowiedzialności prawnej przełożonych, czyli kiedy mówimy o prawie, to Welm jest tak napisane, że dotyczą tylko biskupów i najwyższych przełożonych zakonnych, co całe prawo kanoniczne interpretuje jako generałów. Prowincjałów ten dokument, na podstawie którego 10 polskich biskupów obłożono karami, w ogóle nie obowiązuje i w ogóle nie obejmuje. W stosunku do zakonników jest poprzedni dokument. Ma włoską nazwę, ja już nie będę jej wymieniał. Ale on w tym przypadku mówi wyłącznie o odpowiedzialności administracyjnej względnie moralnej. Ale nie mówi o odpowiedzialności prawnej. I ostatnia kwestia. Raport, no ja mam taką nadzieję, nie jest ostatnim słowem. To znaczy, ten raport został dany nie tylko opinii publicznej, ale został również dany dominikanom. Sam ojciec Paweł Kozacki powiedział o tym, że oddał w czasie konferencji, że oddał się do dyspozycji generałowi. Ostatecznie to nie komisja jest od oceny, co generał powinien zrobić, tylko generał jest od tego, co powinien zrobić. Ostatecznie to nie komisja jest od tego, żeby powiedzieć dominikanom, co powinni zrobić. My swoje rekomendacje dajemy. Tylko dominikanie są od tego, żeby ten dokument przedyskutowali, przemedytowali i wykorzystali. Natomiast przyjmuję krytykę. Jakby nie mam, mam świadomość, że być może, no nie być może, że przeceniliśmy zdolności czytelnicze dziennikarzy. Założyliśmy, że następnego dnia, tego dnia nie, ale że następnego dnia raport zostanie przeczytany. Ale też mam wrażenie, że on powoli jest jednak czytany. To znaczy, że powoli, wolniej niż się spodziewałem, pojawiają się, na przykład Onetu mówił raport już w dniu, w którym on został opublikowany i omówił go dość precyzyjnie, wcale nie tylko w oparciu o naszą konferencję. Jeszcze ostatnia rzecz, o której też chciałem powiedzieć. Gdyby mi ktoś rok temu, nie rok, w lutym powiedział, że w Polsce powstanie komisja, która będzie się zajmować rozliczeniem jakichś zaniedbań wewnątrz Kościoła i że ona powstanie w tym roku, to bym go wyśmiał. Gdyby ktoś mi powiedział, ja wiem, że nie byłem pierwszym wyborem, to nie jest tak, że, ale no, którymś, że ktoś mi zaproponuje, żebym był jej przewodniczącym, to bym go wyśmiał jeszcze bardziej. Być może część także z naszej postawy w czasie tej konferencji brało się z tego, że mnie i Michałowi, myślę też innym członkom komisji, niezależnie od tego, że myśmy też na ten temat dyskutowali i różniliśmy się, bardzo zależało, żeby to i tak będzie ostatnia na długo komisja. To w ogóle to, że teraz takie pytania są z jakiś czas. Czy już, pierwsze pytanie, które dostałem przez telefon, brzmiało od jednego z dziennikarzy, czy już pan ma następną komisję? Ja mówię, tak, już jest cała kolejka. Tutaj stworzyliśmy z kolegami taką grupę i tylko wpadamy do zakonów i
do tajnych akt i przeglądamy. Nie? I to i tak będzie ostatnia na długo. Szybko nie będzie takich decyzji. Tak mi się zdaje. Może się mylę, ale tak mi się zdaje. Natomiast za ostry ton. Ja mogę powiedzieć, jakie były powody z mojej strony, tak? I nie potrafię ocenić w tej chwili jeszcze. Proszę pamiętać, że jestem jeszcze cały czas w tamtym trybie. Jeszcze nie jestem na zimno. Nie potrafię być jeszcze na zimno. Że jak za ostro to wszystko powiemy, to już w ogóle to się nigdy w znaczeniu dającej się przewidzieć przyszłości nie powtórzy. Czy to był błąd? Przyjmuję słowa krytyki. Być może tak. A być może nie. Nie wiem. Znaczy, komunikacyjnie tak. Tu pan ma rację. Komunikacyjnie rzeczywiście poszedł przekaz. Za wszystko odpowiada ojciec Ziemba. To nie jest prawda nawet na temat tego raportu. I to nie jest prawda na temat tego, co się wydarzyło. Więc komunikacyjnie to był błąd. Na krótką metę. Czy był błąd? Czy długoterminowo to był błąd? Czy powinno się to zrobić ostrzej? A przynajmniej bardziej precyzyjnie? Nie wiem. Zostawiam to otwarte, ale przyjmuję to, co pan mówi. Ja dostałem już taki komunikat od wielu osób. Mierzę się z nim, o tak bym powiedział. To też nie jest proste, bo nie jest proste dla mnie. I ja powiem już ostatnią rzecz, tak bardzo osobiście. Jakbym był publicystą i bym zobaczył taką konferencję prasową, to bym napisał dokładnie to samo, co Zbyszek Nosowski. To znaczy, przejechałbym się od góry do dołu. Mój problem polega na tym, że ja generalnie jestem publicystą, ale w tym konkretnym momencie występowałem w trochę innej roli. I to jest świadomość, że to był też akt, tu cudzysłów, polityczny, także ze strony władz prowincji. Znaczy, to też trzeba zupełnie jasno powiedzieć. To nie jest tak, że nie jest. I dlatego było tak, a nie inaczej. Natomiast na szczęście nie piszę pamiętników, więc nic więcej się nigdy nie okaże. Tomasz Krawczyk, dzień dobry. Ja chciałbym zadać pytanie bardziej do treści pana wystąpienia, zostawiając na chwilę raport. Bo tak, usłyszeliśmy i za to chciałem bardzo podziękować, ponieważ pierwszy raz w Kościele usłyszałem cokolwiek na temat ryzyka manipulacji. To nie znaczy, że nie byłem świadomy, ale to może bardziej wynikało z tego, że pochodzę z rodziny mało kościelnej. W związku z tym moi rodzice zmartwieni tym, że ja jestem osobą religijną i wierzącą, cały czas mi to kładli w głowę, że takie ryzyko istnieje. Więc ja byłem w miarę świadomy, natomiast wiem, że bardzo wiele osób, które spotkałem we wspólnotach, w ogóle się na ten temat nie zastanawiało, czy nie są ofiarami albo sprawcami jakiegoś rodzaju manipulacji, a każda wspólnota religijna jest takim środowiskiem, w którym to ryzyko jest pewnie większe niż w wielu innych ludzkich wspólnotach. Więc bardzo dziękuję, że w ogóle coś na ten temat usłyszeliśmy. No i dwa pytania od razu, ponieważ było o tym, jak ta manipulacja może wyglądać i w czym się objawiać. Natomiast nic na ten temat, jakie może być remedium i w jaki sposób można by starać się tak kształtować jakoś wychowanie religijne czy relacje w tych wspólnotach, żeby ryzyko tego, że ktoś będzie manipulowany, było niższe. Bo umówmy się, każdy z nas w życiu, jak uczciwie się nad tym zastanowi, to na jakimś poziomie ludźmi się stara manipulować i to czasem jest w dobrej wierze, czasem w złej wierze i tutaj nie będzie inaczej. Więc tak naprawdę to pytanie jest takie, czy ta potencjalna ofiara manipulacji jest w stanie się przed nią obronić. Więc stąd moje pytanie o jakieś remedium i tu takie dwa punkty, które mi się wydają istotne. Już kończąc, to znaczy po pierwsze to jest jakaś kwestia katechezy, zwłaszcza dzieci. I tu w kontekście tego, o czym pan mówił słusznie na temat poczucia winy jako tego narzędzia manipulowania, które niestety, takie jest moje wrażenie, się pojawia w katechezie bardzo często jako taki podstawowy środek wychowawczy i to nie tylko przy kwestiach związanych z duchowością, ale nawet jeżeli się dzieci naucza teologii moralnej, to też kategoria poczucia winy i strachu przed tym, tak? Znaczy grzech to jest moje poczucie winy i to jest w zasadzie jakiś podstawowy komunikat. Będę się źle czuł z tym, że coś
coś złego zrobię i jest tam właśnie dużo takiego emocjonalnego przekazu, a mało rozumowego wyjaśnienia, co jest dobre, co jest złe i co z tego wynika. To jest jakby jedna rzecz. No i drugi obszar, który wydaje mi się ważny w tym wszystkim, to jest kwestia władzy w Kościele. To znaczy, czy w ogóle można liczyć na to, że będzie się jakoś odpornym na manipulacje w sytuacji, w której no, to w dalszym ciągu mamy tą feudalną strukturę, w której cała władza jest zawsze z góry w dół i nigdy w odwrotną stronę i jest całkowicie pozbawiona kontroli. Dziękuję. O taką jedną rzecz chciałem powiedzieć, dodać tutaj, żeby pamiętać, że ta nasza konferencja jest pierwszą konferencją z cyklu, który zaproponowaliśmy i pan Tomasz przedstawił nam pewną panoramę tego, co dzieje się w Kościele, tych różnych zagrożeń. I te tematy, o które pan pytał, o to, w jaki sposób nazywać sekty, jak to rozeznawać, jakie mechanizmy w tych grupach działają, te tematy będą poruszane także na kolejnych konferencjach. Nie byliśmy w stanie tego wszystkiego w tak krótkim czasie zawrzeć i powiedzieć. Te tematy są naprawdę obszerne i wymagają takiego głębszego opracowania, wejścia w temat. Więc zapraszamy też na te kolejne konferencje, które przed nami. Tylko króciutko. Znaczy, kłopot jest bardzo często taki, że osoby najbardziej podatne na manipulacje nie są same w stanie tego odkryć. Dlaczego? Dlatego, że no to jest doświadczenie moje także jako człowieka, który jest w jakiejś wspólnocie, ale w różnych innych. Jest coś takiego, że bardzo często wspólnoty przyciągają osoby, które już przychodzą jakoś poranione, już przychodzą jakoś dotknięte, co oznacza, że są prostsze do manipulacji. To jest pierwszy element. Drugi element. Dlatego ja tak mocno mówiłem o tym zastępczym sumieniu. Część przychodzi do Kościoła, czy przychodzi do wspólnoty, żeby dostać zewnętrzny kręgosłup moralny. To znaczy, żeby w końcu zrzucić z siebie odpowiedzialność i żeby ktoś mi zastąpił moją odpowiedzialność. I w tym wymiarze trudno się, część z osób manipulowanych, to jest ten paradoks, ale chce być manipulowana. To nie znaczy, że to się staje dobre, że przez to się staje mniej manipulacyjne, ale one, można powiedzieć, chcą i proszą. Część jest manipulowane bez tego chcenia i proszenia, ale tak jest. Więc w tym znaczeniu tak naprawdę jedyną metodą jest to, że ludzie, którzy są z boku, także czasem wewnątrz wspólnoty, ale widzą, muszą alarmować zarówno osoby, które są manipulowane, jak i duszpasterza. Jeśli nie możemy mu nic powiedzieć, to też jest bardzo mocna lampka ostrzegawcza. Jeśli nie ma żadnej możliwości porozmawiania normalnego i zwrócenia uwagi duszpasterzowi czy liderowi, no to to już samo w sobie daje do myślenia. No i wreszcie formalnie jest tak, że w przypadku wspólnot wewnątrz Kościoła każda z nich ma nad sobą jakąś władzę. No i oczywiście jest procedura informowania owych władz. Czy ona zawsze działa? Nie zawsze. Nie zawsze działa także dlatego, że mamy także wewnątrz Kościoła, o tym jest dużo w raporcie, ale to nie jest tylko kwestia raportu. Taki kult dla sukcesu. No bardzo często manipulacja przynosi szybkie efekty. No po prostu przynosi. No to o co się czepiać, jak są efekty? No ale jeżeli nie będziemy informować, to tego nie będzie. Natomiast jeśli pan pyta, jak na to uczulać, no to pierwszą drogą jest jednak takie bardzo mocne przypominanie, o czym co nieustająco robi papież Franciszek, że klerykalizm, także odnoszący się do świeckich liderów, to znaczy świeccy liderzy mogą być tak samo klerykalni jak duchowni, to nie jest droga. Druga rzecz, no to jest jakby wychowywanie siebie i swoich dzieci do wolności wewnątrz wspólnoty. No i także do świadomości, że czasem to oznacza, że z pewnej wspólnoty trzeba odejść. To znaczy, jeśli nie jesteśmy w stanie jej zmienić, nie jesteśmy w stanie zaalarmować władz, no to trzeba odejść. A jeśli wiemy, że to jest naprawdę destrukcyjne, to ja powiem trochę brutalnie. No to są dwie drogi, żeby to zmienić. I one są bardzo kościelne. Pierwszą jest
Jeżeli wiemy, że dochodzi do przestępstw, jest prokuratura, a drugą są media. Znaczy, jeśli nie ma innej drogi ratowania ludzi, mówię już teraz o przestępstwach regularnych, czy o naprawdę głębokiej manipulacji, no to są te dwie drogi i one są również otwarte. Nie zawsze proste, nie zawsze oczywiste, ale są. Natomiast jeśli Pan mówi o władzy, to tu będziemy zawsze w takim pewnym napięciu. To znaczy, struktura Kościoła jest hierarchiczna. Nie ma Kościoła bez biskupów i bez pewnej formy ich władzy. I nie ma Kościoła bez kapłaństwa hierarchicznego, które jest również związane z pewną władzą. Z drugiej strony, no nie ma zdrowej struktury bez narzędzi kontroli. Także kontroli tych, którzy władzę sprawują. I to jest akurat ten element debaty na drodze synodalnej niemieckiej, który mnie akurat się podoba. To znaczy, to jest pytanie o kontrolę władzy biskupów. To jest bardzo dobre pytanie. I odpowiedź na nie w tej chwili jest taka, że jak ktoś chce spowodować, żeby biskup zaczął działać w stolicy apostolskiej, no bo tylko stolica apostolska może w jakikolwiek sposób wpłynąć na biskupa. Nikt inny nie może. To co trzeba zrobić? Trzeba poinformować New York Timesa albo La Repubblica. Jak opiszą, to na pewno stolica apostolska to działa. I to nie jest dobrze. Żeby nie było wątpliwości, to nie jest dobrze, że tak to wygląda. Natomiast upraszczając, bo oczywiście jest pewna anegdota, są też inne metody, są też inne media, które można zaalarmować. Tak? Więc, ale na przykład nie więź, tylko raczej TVN24, bo to widać, kiedy zaczyna się działanie. Chociaż więź odgrywa w tej sprawie znakomitą i niezwykle istotną rolę, tak? Ale nie jest jeszcze wystarczającym lewarem, żeby skłonić do działania. Być może za jakiś czas będzie, ale jeszcze wciąż nie jest. To nie zmienia faktu, że powtórzę jeszcze raz, odgrywa bardzo ważną rolę i jest bardzo ważnym medium. Ale natomiast oczywiście, to też trzeba pamiętać, to co powiedziałem nie oznacza, że nie mamy nawet w tradycji metod Kościoła, żeby władzę biskupa ograniczyć. To co znamy teraz jako model kościelny, to nie jest model teologiczny, tylko to jest model politologiczny, czerpiący żywcem z władzy absolutystycznej w państwie świeckim. Miejsce biskupa w diecezji w tej chwili to jest miejsce króla słońca we Francji. No i to nie ma nic wspólnego z teologią i mam nadzieję, że w najbliższych latach pewne przesunięcia i związane z synodem o synodalności i z innymi rzeczami będą się nie przesuwać, co w niczym nie zmieni faktu, że zawsze jakaś władza w Kościele będzie. To też dobrze, bo jak jest władza, to się jest do kogo odwołać w sprawie charyzmatycznych liderów. Bo to napięcie między instytucją a charyzmą zawsze będzie istnieć. To znaczy, ono jest jakby wpisane w rzeczywistość. Więc dobrze, jak także mocne umiejscowienie instytucjonalne istnieje. I ostatnia rzecz. No, Pan mówi o tym, że mnie jest też trudno powiedzieć, jak ktoś, bo moi rodzice byli jako religijni, tak bez żadnych szaleństw. To znaczy, no tak, byli religijni, ale powiedziałbym, taki klasyczny mazowiecki model, czyli dość religijni i bardzo antyklerykalni. W związku z tym to też jest jakby takie uświadomienie. No, ksiądz jest tylko człowiekiem. No, ja czasem się patrzę na moje dzieci z przerażeniem, bo niestety nie zawsze udaje nam się uniknąć tego, że przy nich o czymś rozmawiamy. No więc pamiętam, kiedyś przyszedł do nas ten ksiądz, nasz przyjaciel, przyszedł mój syn 9-letni i mówi do niego: a słyszał ksiądz o skandalu seksualnym w Oczar Lake? On mówi: nie. A, to się musi ksiądz douczyć. Więc no nie chodzi o to, żeby wszystkim o wszystkim mówić, bo oczywiście dzieci też mają pewien proces dorastania. No ale po prostu trzeba też sobie mówić i swoim bliskim, że Kościół jest oczywiście przestrzenią, w której doświadczamy sakramentów, miłości i nauczania, ale jak w każdej instytucji, szczególnie w takiej, która przyciąga, jest miejscem, które jest szpitalem polowym, jak ładnie mówi Franciszek, no zdarzają się także ludzie, którzy świadomie lub nie mogą wykorzystać. I to jest dla mnie jedyna droga. Jakby ja innej
Ja innej nie widzę, plus instytucje, gdzie można się odwoływać. Tu jest jeszcze jeden element i on jest najtrudniejszy, ja go nie chcę rozwijać. To jest pytanie o spowiedź. Spowiedź jest sakramentem niezwykle ważnym. Niezwykle ważnym. A równocześnie, jeśli jest dokonywana przez człowieka, który jest sam zaburzony w jakiś sposób, może być niezwykle niebezpieczna. Znaczy w takim znaczeniu, że może prowadzić do rzeczy niebezpiecznych. Ale to jest kwestia, którą w ogóle trzeba głęboko przemyśleć. Jest takie pytanie, no w średniowieczu dalece nie każdy ksiądz miał misję do spowiadania. Znaczy do spowiadania trzeba było dojść. Ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie na ten moment. Nie wiem, ale jest we mnie to pytanie na przykład. Czy nie należy jednak czasem odbierać tej misji? To jest takie proste pytanie, które kiedyś zadał mi mój znajomy, dobry ksiądz. Mówi do mnie, słuchaj, pracuję na parafii, jestem, no tak się składa, taka jest parafia, trzech właśnie suszących się, tak to nazwijmy, alkoholików. Ale oni dopiero miesiąc przestali pić. I proboszcz ich zawsze wysyła do spowiadania dzieci. I mam z tym pewien problem. I powiem, ja też mam z tym pewien problem. To znaczy, jest we mnie pytanie. Chociaż wiem, że czasem ksiądz alkoholik mógł kogoś wyspowiadać w sposób absolutnie genialny. Ale jest we mnie pytanie, czy człowieka, który sam jest w głębokim problemie, wysyłać w czasie jego rozwiązywania wyspowiedzi. Zostawiam to pytanie otwarte, bo to są pytania, które czasem po prostu trzeba sobie zadać. Nie ma na nie prostych odpowiedzi, a ja jako świecki to w ogóle nie mam na to żadnego wpływu, więc mogę co najwyżej zadawać pytania i zostawać z nimi. Co jakby no tyle, tak, w tej sprawie. Dzień dobry, Marta Strupińska. Chciałam zapytać o raport, ale nie w tym kontekście, w którym pan zadający pierwsze pytanie pytał, to znaczy nie w kontekście tego, jak on został przedstawiony, jak został odebrany przez dziennikarzy. Chciałam trochę zejść kilka, myślę, poziomów niżej, ale myślę, że to też jest bardzo ważne. Nawet nie w kontekście, jeżeli można, nie w kontekście osób pokrzywdzonych, bezpośrednio pokrzywdzonych, czyli tych, które doświadczyły tej największej tragedii, nawet nie w kontekście zadośćuczynienia ani odpowiedzialności karnej, prawa cywilnego czy prawa kościelnego. Chciałam zapytać o to, co według pana, nie wiem, czy to jest do pana pytanie, ale spróbujmy, co według pana powinno się teraz wydarzyć, albo co powinno się wydarzyć w tych parafiach, w których Maciej M. był, czyli między innymi tutaj tej naszej parafii. Nie wiem, jak to wygląda we Wrocławiu i w Poznaniu, jaka tam jest, mówiąc tak kolokwialnie, polityka zwracania się do parafian po prostu. Co się powinno wydarzyć, żeby parafianie, którzy przychodzą do kościoła, którzy niekoniecznie są zaangażowani we wspólnoty, bo jednak większość nie jest zaangażowana, co powinni usłyszeć i na jakim poziomie nieogólności, żeby mieć poczucie, że ten raport był, że wniósł coś dobrego. Bo wiadomo, że jeżeli chodzi o te sprawy karne, no to już od kilku dni się o tym dyskutuje, prawda, że są różne problemy i tak dalej, i tak dalej. Ale są pewne rzeczy, które można zrobić i które nie wynikają, nie są obwarowane żadnymi przepisami. Myślę, że może trochę na okrętkę, ale chyba pan wie, o co pytam, tak? Nie wiem, czy to jest prawda, czy to są tylko takie powtarzane gdzieś tam w internecie zapytania i opinie, że w 2019 roku, w momencie, kiedy tutaj był u nas na parafii Maciej M., to też chodził po kolędzie. I też, tak jak mówię, nie był u mnie, więc nie chcę tutaj rozsiewać jakichś plotek, ale też pojawiło się na forum takie pytanie, jak do tego doszło, że jednak chodził po kolędzie. Chociaż no, jakby sprawa od 20 lat w takim czy innym natężeniu
miała miejsce. Więc takie pytanie po prostu, co się powinno wydarzyć, jakie słowa powinny paść do takich zwykłych parafian, którzy przychodzą w niedzielę do kościoła, niekoniecznie są zaangażowani w życie kościoła tak bardziej, tylko tak zwyczajnie po prostu. Dziękuję bardzo. Tak, pierwsza moja odpowiedź brzmi, nie wiem. Znaczy, co się powinno w ogóle wydarzyć, to wiem. Ale może zacznę ogólnie, być może to będzie jakaś odpowiedź bardziej szczegółowa. Po pierwsze, i to jest mój poważny zarzut, nie tylko do... To jest mój poważny zarzut, już nieważne do kogo. Przez 20 kilka lat, albo przez 20 lat, albo nawet krócej, część z osób, które podlegało na różnych etapach opiece duszpasterskiej Pawła M., powinno usłyszeć, w jakich kwestiach i na jakiej zasadzie jego nauczanie, jego duszpasterstwo, jego kierownictwo duchowe było niekatolickie. To się nie stało. Uczciwie rzecz biorąc, to się trochę stało w Poznaniu, ale wobec osób będących wewnątrz wspólnocie. I to jest zasługa, możecie Państwo powiedzieć, że ja teraz wybielam prowincjał, ale akurat to jest zasługa ojca Pawła Kozackiego, który tam się tym zajął. Ale tylko w odniesieniu do wspólnoty wewnętrznej. Więc pierwsza rzecz, należy powiedzieć jasno, w jakich kwestiach i dlaczego ten projekt teologiczny, który był prezentowany w rozmowach duchowych, w przekazie, w mniejszym stopniu w kazaniach takim, ale też był nieprawdziwy. I to się należy ludziom wiernym. Nawet nie dlatego, że to jest jakiś akt sprawiedliwości, tylko dlatego, że dobre nauczanie jest istotnym elementem duszpasterstwa. No jeżeli ktoś przekazywał złe nauczanie, to ludzie mają prawo wiedzieć, że ono było złe. I że to, że dziwnie się z nim czuli, albo że mu podlegali, no to jest jakby otwarcie do zmiany. I to jest pierwsza rzecz, która się powinna wydarzyć, moim zdaniem. Tych parafii jest dużo więcej, tych miejsc. To też trzeba o tym pamiętać. To, od tamtego momentu to raport wszystko wymienia. To jest Freta, to jest Służew, to jest Hermanice, to jest Sandomierz, to jest Kraków. No to jest Lublin w pewnym momencie na samym początku, więc tych miejsc jest więcej. Drugi element, no to jest powiedzenie, przynajmniej próba odpowiedzenia najpierw wewnętrznie, a potem na forum zewnętrznym. Dlaczego? Ja mam pewną wiedzę, ale jakby to nie o to chodzi. No to jest pytanie wewnętrzne, tak? Ja nie potrafię odpowiedzieć dokładnie, jak to się stało. Podobno był przypadek, ale wiernym się należy odpowiedzieć, dlaczego człowieka tego rodzaju wysyłano na wizytę duszpasterską. Jest większy problem. On prowadził, to też jest w raporcie, on był duchownym, który prowadził, Państwo wiecie, jest taka msza święta, ja nie wiem, czy na Służewie jest, ale na Freta jest msza święta zwana peronową. Znaczy tak złośliwie nazywana peronową, bo jest na niej głośno jak na peronie. To jest ta msza święta, w której dzieci młodsze, bardzo często z mamami lub z młodymi ojcami, idą do bocznej kaplicy na liturgię słowa, a reszta zostaje w głównym. I on przez 2 lata był tym, który w tej bocznej kaplicy słowo głosił. To jest dla mnie większy problem, szczerze mówiąc. I to należałoby wyjaśnić, o tak bym powiedział, przeprosić, wyjaśnić, że to, co być może Państwo słyszeli w czasie tego nauczania, no średnie było i dlaczego. To jest drugi element, tak? Takie proste wyjaśnienie. Nie chodzi o to, żeby teraz robić jakąś niezwykle głęboką wiwisekcję, bo niestety za te decyzje ponosi odpowiedzialność również fatalne orzecznictwo psychologiczne i psychiatryczne. Fatalne. To znaczy, dużo więcej nie mogę powiedzieć, ale powiedziałbym, ludzie, którzy wydawali niektóre z tych opinii, powinni się zapaść pod ziemię. Powinni mieć wytoczone procesy przez zakon dominikański i powinni odpowiedzieć za to, jak spartolili tą robotę. A spartolili ją po całości. Po całości. Wydając orzeczenia na podstawie tego, co im się wydaje, a nie badania. Ale to jest jakby już zadanie nie dla mnie. No to już jest kwestia władz prowincji. Trzeci element.
Nie wiem w jaki sposób, ale to jest z pewnością trudne doświadczenie, że w roku świętowania 800-lecia obecności Dominikanów w Polsce trzeba się mierzyć z takim tematem. Ale wydaje mi się, ale to mi się tylko wydaje, to mówię to bardzo, bardzo tak miękko. No trzeba się zmierzyć z tym tematem, także w kaznodziejstwie. Nie chodzi o to, żeby teraz omawiać szczegółowo raport, bo to w ogóle nie o to chodzi. Ale no, trudno mi sobie wyobrazić, żeby szczególnie w miejscach, gdzie Paweł M. był, żeby nie było tematu. I nie sądzę, żeby tak miało być, to też od razu powiem. Wiem, że jest list prowincjała, jest ile rzeczy, zakładam, że w wielu miejscach będzie więcej. To jest trzeci element. Ale z mojej perspektywy najważniejsze jest wcale nie to, co się wydarzy w tym tygodniu. I wcale nie to, co się wydarzy za dwa tygodnie. Tylko to, czy rzeczywiście uda się i Dominikanom, ale nie tylko Dominikanom, bo ja powtórzę jeszcze raz. Tego typu rzeczy, to nie chodzi o to, że jest wszędzie pełne Pawłów M, bo to nieprawda. Ale pewne elementy z tego, co jest opisane, dzieją się w różnych innych miejscach. I u Dominikanów, i w innych miejscach. I teraz to, co jest dla mnie kluczowe, to jest to, żeby tą sprawę, o tej sprawie zacząć mówić. Ale nie po to, żeby gadać, tylko po to, żeby ją rozwiązywać. Żeby pokazywać, co jest patologią w duchowości. Żeby pokazywać, co jest mechanizmem sekty w tworzeniu wspólnot. Żeby uczulić także przełożonych, na których prawo, ale także teologia nakłada odpowiedzialność za rozeznawanie w tej kwestii. I to są takie rzeczy, które mi się wydaje, że są ważne. Natomiast ja bym nie chciał nie chciałbym sugerować, co kto ma powiedzieć, bo to w ogóle jakby nie o to chodzi. Natomiast na pewno trudno zostawić ten temat. I trudno tak po prostu pewne kwestie zakończyć. Ale też mam takie poczucie, że pewne rzeczy się szybko nie skończą. One po prostu będą trwały. I jeśli będą trwały, to będzie dobrze. Natomiast jeśli takimi szybkimi gestami spróbuje się je zakryć, to znaczy skończone, postanowione, odfajkowane i załatwione, to wydarzy się to, co najgorsze. Być może czasem może lepiej poczekać 3 albo 4 tygodnie na rzeczywiście coś, co się wydarzy, niż od razu w tym tygodniu. Ja nie wiem, co ojciec planuje, to nie do mnie pytanie, ale niż od razu w pierwszym tygodniu romnąć i mieć przekonanie, że jest odfajkowane. Na pewno i tak coś będzie powiedziane. To w ogóle nie wątpię, ale to tylko tyle mogę powiedzieć. Natomiast na pewno ludziom się należy prawda o tym, w którym miejscu nauczanie, metoda duszpasterska, metoda spowiednicza była błędna. To się po prostu należy. I to jest po prostu obowiązek duszpasterzy, żeby jeśli się orientują, że coś jest nie tak, jak być powinno, to o tym mówią. I to jest też rzecz, która w ogóle odnosi się do Kościoła. My za rzadko mamy odwagę w Kościele, żeby powiedzieć, że ktoś wygaduje bzdury. Że ktoś głosi poglądy niekatolickie. Jest ogromna przestrzeń, w której może być różnorodność. Naprawdę ogromna. I tu nie ma co za każdym razem mówić, że ktoś gada niekatolicko. Ale są momenty, kiedy trzeba to powiedzieć. Ale w związku z tym, że my nieustająco sobie zarzucamy brak katolicyzmu, to te słowa już często nic nie znaczą. Ja mam swoje winy w tej kwestii, więc też nie chcę tutaj jakichś bardzo mocnych, dobrych rad dawać, ale po prostu to trzeba powiedzieć. No, to tyle mogę powiedzieć na szybko. Ja też nie chcę tu... Nie chcę tu uchodzić z jakiegoś eksperta od Dominikanów, bo moja sytuacja jest o tyle wygodniejsza, że ja po prostu chodzę do swojej diecezjalnej parafii od lat. W związku z tym tak, to oczywiście to jest rzecz, którą jakoś głęboko przeżyłem, ale jak każdy, ale to nie dotyka mojej codziennej religijności. Tak? To znaczy nie jest tak, że ja się muszę jakoś z tym mierzyć, bo
Chodzę do parafii, która ma swoje problemy liczne, ale na szczęście o nich raportu nie piszę, więc mam ten spokój, że to nie jest pytanie do mnie. Dobry. Ja chciałbym tak wrócić znów do, jakby do tej konferencji. Na początku mówił pan redaktor o tym, powołał się na jakichś tam francuskich zakonników, tam ich sekty jakieś tam mniej więcej, tak jak zrozumiałem. I potem jakoś tak to pan redaktor spuentował, że to byli też dominikanie. Nie wiem, czy to dobrze zrozumiałem. Więc takie pytanie jest, co jest nie tak z dominikanami, że tak bardziej podpadają pod takie rzeczy. Ale oczywiście to mógł być tylko wycinek ciasta, bo po prostu jakby nie mam wiedzy, że w innych jakby zakonach jest podobnie. To pytanie mnie kieruje dalej. Co z kolei jest nie tak z naszym kościołem, skoro teoretycznie są zarzuty, że jest bardzo autorytatywny, a nie umie sobie poradzić jakby z takimi rzeczami autorytarnie po prostu. To jest dwa. Trzecie pytanie to jest takie, jak... No bo w pewnym momencie też pan mówił, że jakby to nie zaczyna się od tego, że chodź, oddaj mi swoje ciało i w ogóle będzie fajnie, tylko od takich małych rzeczy, że krok po kroku dochodzimy do większego potem nadużyć. No i w sumie w dzisiejszym świecie takim pełnym fake newsów, dostępu do łatwym dostępie do różnej wiedzy, jak oddzielić ziarno od plew, w sensie jak wiedzieć, że to jest to dobre, które powinienem studiować, by zgłębiać swoją wiarę, by zgłębiać Pana Boga tak naprawdę, ponieważ też wiadomo, że samo pismo można wielorako interpretować i co właściwie osoba czytająca może różne rzeczy z tego wywnioskować, tak? No i czwarte pytanie ma takie bardziej osobiste do Pana, bo znam Pana trochę dłużej, jeśli chodzi o Pańskie różne tutaj artykuły, które Pan pisał. Kiedyś był Pan znacznie bardziej radykalny. Co się stało, że to trochę puściło? To tak, dziękuję. Dobrze. Więc jeśli chodzi o pierwszy element, to akurat rzeczywiście mówiłem o ojcu Marii Dominik Filipi i ojcu Toma Filipi, i oni byli dominikanami. Natomiast problem z francuskimi wspólnotami dotyczy dalece nie tylko ojca Marii Dominiki i ojca Toma Filipa, ale również brata Efraima, który był jako żywo po prostu diakonem stałym, w ogóle nie był i twórca wspólnoty błogosławień. Dotyczy spowiednika i kierownika duchowego Marty Robin, więc to jest szerszy problem. Co ciekawe zresztą, akurat w sprawie, żeby oddać sprawiedliwość dominikanom w tej sprawie, w sprawie ojca Marii Dominik Filipa i ojca Toma Filipa dominikanie alarmowali stosowne władze. To trzeba uczciwie powiedzieć, francuska prowincja najpierw ojca Toma Filipa włożyła, znaczy stolica apostolska włożyła, ale na skutek doniesienia prowincji dominikanów włożyła go w karę i wysłała go do Kanady. A później jak już wrócił, to on już funkcjonował jako, można powiedzieć, najbliższy współpracownik Jeana Vanier, więc funkcjonował w pewnym sensie poza strukturami zakonnymi zakonu dominikanów. Ojciec Marii Dominik Filip miał bardzo podobną sytuację. I znowu i część francuskich biskupów, i dominikanie francuscy alarmowali stolicę apostolską, że jego sytuacja jest no nienormalna. Dlaczego? Dlatego, że on z jednej strony cały czas był dominikaninem we francuskiej prowincji, a równocześnie był przełożonym generalnym nowego, założonego przez siebie zgromadzenia. I efekt był taki, to wraca w różnych wspomnieniach, że jak dominikanie coś od niego chcieli, to on mówił, ja jestem liderem, przełożonym generalnym wspólnoty świętego Jana, no jakby tam podlegam, nie? Jak dla odmiany wspólnota coś mówiła, albo stolica apostolska, czy biskup mówił coś do wspólnoty, to on mówi, no ja jestem dominikaninem, podlegam swoim przełożonym. I wielokrotnie alarmowano. Także francuscy biskupi alarmowali stolicę apostolską. Odpowiedź stolicy apostolska była taka, to jest po prostu starsza historia dotycząca jeszcze przeszłości, była taka, nie lubicie Marii Dominik Filipa, bo on jest konserwatywny, bardzo taki ortodoksyjny, a wy się czepiacie, bo jesteście liberalną prowincją. I efekt był taki, że ich nie kontrolowano. I to jest odpowiedź na pytanie ojca Marii Dominik o Marii. Akurat ich działanie niekoniecznie wyrasta z jakichś problemów dominikańskich, wynika generalnie z dużo szerszego procesu i jego zrozumienie i analiza no, przekracza możliwości tego krótkiego wykładu. Drugie pytanie o władzę. Otóż te opowieści o tym, że Kościół ma bardzo autorytarną strukturę, trzeba włożyć między bajki. Znaczy, problem polega na tym, że bardzo często
Po pierwsze, rzeczywiście wymagać można od tego, kto jest posłuszny. To jest takie ulubione zdanie jednego z dominikanów. To oczywiście nie do końca jest prawda, ale jest w tym element prawdy. To znaczy nie da się przywołać do porządku kogoś, kto nie chce. Może go co najwyżej wyrzucić, ale w Kościele wbrew pozorom też wcale nie jest tak łatwo kogoś wyrzucić. To wcale nie jest tak, że władza biskupa czy prowincjała jest pełna i absolutna. Jest ograniczona prawem kanonicznym, jest ograniczona zasadami. Nie, i to wcale nie jest takie proste. Po trzecie, nadużycia, o których mówimy, są bardzo często trudno weryfikowalne. To znaczy, trzeba na nie zwracać uwagę, trzeba pilnować, ale bardzo trudno jest stwierdzić, czy to już jest przekroczenie, czy jeszcze nie. Czy to już jest za daleko, czy jeszcze nie. No nie mówimy o takiej sytuacji, jak była w tej kwestii, ale w wielu innych tak bywa. W związku z tym wymaga to ogromnego towarzyszenia i ogromnej obserwacji i często na to nie ma albo czasu, albo ochoty, albo w ogóle niczego. Trzecie pytanie dotyczyło... czwarte to pamiętam, ale trzecie będzie. A, znaczy... Zawsze było tak, że pytanie o rozeznanie, co pochodzi od Ducha Świętego, a co pochodzi od diabła, a co pochodzi ode mnie, było kłopotem w Kościele. To się nie zmieniło w tej chwili. Tak było zawsze. Na każdym etapie było masę, nazwijmy to, użyjmy takiego mocnego słowa, wilków w owczej skórze, tu odwołuję się do tej tablicy, nie wskazuję na nikogo palcem, albo fałszywych proroków. Tak było zawsze. Pierwsze Dominikanie obchodzą 800-lecie w Polsce. Dominikanie w ogóle powstali trochę wcześniej, ale nie tak znowuż dużo. I w tym samym czasie mniej więcej powstali Franciszkanie. No pierwsze pokolenie i drugie pokolenie Franciszkanów to był kompletny odjazd. Znaczy to jakby to powiedzieć, no Dominikanie się trochę lepiej trzymali, ale akurat Franciszkanizm, ja bardzo lubię studiować historię franciszkanizmu, to był kompletny odjazd. To znaczy od kompletnych wariatów do kompletnych heretyków. No i gdzieś droga środka tych, którzy próbowali po prostu iść drogą świętego Franciszka, tak? Wcale niełatwo. Więc nawet wtedy trzeba było wybierać. Co więcej, takich ruchów, które się nie utrzymały w Kościele, tylko wymarły albo zostały wycięte przez Kościół, było więcej. Więc wtedy też trzeba było wybierać i też trzeba było rozeznawać. I rzeczywiście Kościół w różnych drogach, to są różne tradycje rozeznawania, no ale zawsze nam daje to rozeznanie i jakby po prostu trzeba się tego rozeznawania uczyć. Mnie akurat jest bliskie na tym etapie to rozeznawanie świętego Ignacego, ono jest takie bardzo precyzyjne i długotrwałe, ale trzeba sobie powiedzieć, nie wszystko co mówi, że jest religijne, jest naprawdę zdrowo religijne. Trzeba się tego uczyć i to jest istotne. Trzeba tego też uczyć na katechezie, trzeba też tego uczyć w formacji duszpasterskiej. No to jest rzecz, która musi być uczona. I teraz dlaczego jestem mniej radykalny? Może się starzeję. Może moje dzieci dorastają. Może się nauczyłem, że jak się jest za bardzo radykalnym, to komunikat kompletnie nie dociera. Dociera tylko obraz. Może jest tak, że jestem radykalny w innych kwestiach, a w innych jestem mniej radykalny. Bardzo trudno jest być sędzią we własnej sprawie, więc mogę odpowiedzieć tylko tyle, że Pan Bóg mnie jakoś prowadzi taką drogą, że jedyne, co w tej chwili wiem, to jest to, że jak naprawdę potrzebuję coś zrozumieć, coś się przemodlić, to muszę iść przed Najświętszy Sakrament, tak bym powiedział, i że nie dlatego, że coś się dowiem, tylko dlatego, że będę się uczył patrzeć się na świat, będę się starał uczyć, starać się patrzeć na świat tak, jak patrzy się na niego Pan Jezus. Nie wychodzi mi to zazwyczaj, ale mam takie poczucie, że jak sobie te 15 minut, czy 20 pomilczę, czy przed Najświętszym Sakramentem, czy przed ikoną, to Pan Bóg mnie powolutku zmienia. Ale ja jestem trudnym materiałem, więc to się powoli zmienia. Ale to jeden z moich kolegów powiedział, kiedyś byłeś radykalny w jednej sprawie, teraz jesteś w drugiej. Radykalny i tak zostałeś, więc to jest, tak bym powiedział,
To jest tylko kwestia oceny. Ja jeszcze mówiąc, już nie wiem, nie chcę o sobie mówić. Na szczęście mam to szczęście, że nie jestem w stanie stworzyć żadnej sekty, bo ja jestem mało wspólnotowy, więc w tej sprawie czuję się bezpieczny. Bardzo dziękuję. Będziemy kończyli. Także dziękuję panu Tomaszowi. Dobranoc.